Lęk o miejsce pracy i o własną przyszłość to główne powody protestu. Ale te powody, zdaniem pracowników zakładów chemicznych Police, można jeszcze długo wyliczać. Pracuję ponad 30 lat i takiej sytuacji jak dziś no nie było. Byli jednak i tacy, którzy zamiast na protest woleli pójść do domu. Nie należy do związku. Rok temu mogli pomyśleć o tym. Ja planowałem wziąć jakieś coś ciężkiego. No być może będzie to wycięte, ale nie po to, żeby rzucać w zarząd, a w związkowców. Związkowcom zarzucano również brak jedności. Dziś jednak razem wystąpili w obronie ostatniego tak dużego zakładu pracy w regionie. Drogą stoczniową iść nie chcemy. Nie chcemy tej klęski. Do Polic zaproszono ministra Skarbu Państwa. Ten się jednak nie pojawił. Nie zabrakło głosów o upolitycznieniu spółki. Rzucono nam masę osób, które na poprzednich wyborach rozdawały ulotki. Domagano się również dymisji prezesa. Ten protest rozumie jako troskę o dobro zakładu, ale nie rozumie w kontekście ostatnich decyzji. Spółka porozumiała się z PGNiG co do spłaty 120 milionów złotych długu, a Agencja Rozwoju Przemysłu przyznała firmie 150 milionów złotych pożyczki na bieżącą działalność. Możemy spokojnie myśleć o nowym sezonie. Mamy środki na zakup surowców, mamy możliwość rozsądnej współpracy z siecią dealerską. Zarząd zakłada, że przychody z wiosennej sprzedaży nawozów pozwolą spłacić i dług wobec PGNiG i pożyczkę z ARP, a trzeba to będzie zrobić do końca czerwca przyszłego roku. To jednak na razie tylko założenia, bo teraz Komisja Europejska sprawdza, czy pożyczka z ARP nie jest niedozwoloną pomocą publiczną. Boją się o to związkowcy i dodają, że jej warunki są nie do przyjęcia. To jest kredyt na głęboką restrukturyzację. My nie zgadzamy się, bo muszą być utrzymane miejsca pracy. Pracownicy zakładów chemicznych Police zapowiadają, że 15 grudnia w Warszawie wezmą udział w manifestacji w obronie miejsc pracy. Ramię w ramię chcą stanąć obok przegranych już stoczniowców. Historia jak stoczniowa, prolongata spłaty długu, pomoc publiczna i obietnice, że będzie lepiej. I być może będzie, ale pracowników Police trudno dziś do tego przekonać i trudno się temu dziwić. Police, Marek Mucha.